Roztargniony, wiecznie czegoś szukający i zagłębiony w lekturze rozpraw naukowych. Taki mniej więcej funkcjonuje stereotyp naukowca, no może z drobnymi wyjątkami. Tymczasem... Ulubioną pisarką mego męża była Agatha Christie, której mąż był archeologiem, którego mieliśmy okazję spotkać. Ulubiony przysmak mego męża czekolada. Filmy Bond. Sensacyjny. Odpoczynek najchętniej nad morzem i kąpiel w morzu. Muzyka klasyczna. Umiał zjednawać sobie ludzi różnego pokroju. Od ukochanego Rajsa, Mohameda i królowej belgijskiej. I kto by pomyślał, że wszystko to dotyczy jednego z największych polskich naukowców. Wybitnego archeologa, profesora Kazimierza Michałowskiego. Ukończył archeologię klasyczną i historię sztuki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Studiował także w Berlinie, Heidelbergu, Paryżu, Rzymie i Atenach. Jak sam powtarzał, jego zawód nie był owocem marzeń dzieciństwa. Nie myślał o nim także wstępując na uniwersytet. Do archeologii śródziemnomorskiej doszedł dopiero z czasem, po fascynacji romanistyką, sztuką francuską i włoską. Jego przyszłość przypieczętowało w 1932 roku objęcie Katedry Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Został wówczas profesorem, mając zaledwie 30 lat. W latach 1937-1939 prowadził badania w egipskim Edfu, zorganizowane przez Francuski Instytut Archeologii Orientalnej w Kairze, oraz Uniwersytet Warszawski. Odkryto wówczas, między innymi, dobrze zachowaną dzielnicę miasta z epoki ptolomejskiej, ukazującą dzień powszedni ludzi zamieszkałych w jednym z najbardziej wysuniętych na południe bastionów starożytnej cywilizacji. Znaleziono zarówno atelier artysty zawierające kamienne modele rzeźb i reliefów, a nawet gabinet lekarza farmaceuty z wielką ilością szklanych fiolek na rozmaite ingrediencje, oraz woskowym modelem szkieletu człowieka.